Hej, witajcie w kolejnym odcinku naszego customu z Lara Croft and the Forgotten Scribe. Jest ze mną oczywiście Sylwek. Cześć, cześć, witajcie wszyscy. I wchodzimy, używamy gwiazdek. Zobaczymy, co nam to tak przyniesie. Ładna melodyjka się włączyła. Główna sala, prowadzi nas na główną salę. Dobra, tylko trzeba znaleźć to miejsce konkretnie. Aha, i tam jest ta kulka, widzisz? Na górze, po prawej. No, nie zwróciłem na to uwagi. Po prawej na górze jest właśnie od tego wejścia ta kulka. To możemy, jak tam wejdziemy, to możemy ją zestrzelić przy okazji. Dobra. Tylko jak się tam wchodziło, to jest dobre pytanie. Wiesz co, po drugiej stronie jest drabina. Przeskocz przez ten basen. Trzymaj się tej wewnętrznej ściany i tam znajdziesz tą drabinę. Dobra, i jestem tutaj nieco wyżej i mówisz, żeby patrzeć na tą kulkę. No tam na prawo jakby od drzwi, ona się tak zlewa trochę od góry. No i oczywiście dead. Ojej. Zapisałem? No oczywiście, że nie. I od nowa wszystko. Dobra, to chodź zobaczę teraz o kulkę, jaką będzie ta animacja. A jest, faktycznie, dobra. No. Wiesz, bo ja wpatrywałem się tylko ten otwór. Słuchajcie, dzisiejszy temat lekcji to jest, porozmawiamy sobie o filmach Tomb Raider i o aktorkach Tomb Raiderowych. Powiedz mi, oglądałaś Tomb Raidery filmowe z Angeliną Jolie, z Alicją Vikander? Tak. Czy nie? Tak? Tak, wszystkie oglądałam. Dobra. I gdybyśmy mogli taki zrobić sobie ranking, pierwsze, drugie, trzecie miejsce, bo oczywiście są tylko trzy filmy. jak u ciebie będzie wyglądał ten ranking, powiedz mi? No to na pierwszym miejscu bym ustawiła ten pierwszy film z Angeliną Jolie. Na drugim miejscu drugi film z Angeliną Jolie. Tak. A na dziesiątym albo setnym gdzieś no. Stan z Alicią Vikander. No to ja tak nie mam. No, u mnie to jest trzecie miejsce, a nie jakieś setne. O co ci chodzi? No. Słuchajcie, jak to teraz udaje, bo ja wiem, że Ania nie za bardzo przepada za tym filmem, ale właśnie bardziej za filmem, czy po prostu za aktorką? Znaczy i trochę za filmem, i za aktorką. W sensie wydaje mi się, że mogło wyjść dużo lepiej i trochę nie spełnił moich oczekiwań pod względem fabularnym, bo jednak myślałam, że historia będzie jakby całkiem nowa, skupili się na tym, co było dosłownie w grze. Więc no, to trochę nie dla mnie, nie moja bajka. Czyli rozczarowana jesteś bardziej faktem, że powielili ten sam pomysł. Tak, ten sam schemat. Aha, bo w sumie ci powiem, że ja lubię takie rzeczy. Mnie się na przykład bardzo podobał film Silent Hill, który wykorzystywał w sumie bardzo dużo z gry. I bardziej mi się to podoba niż na przykład Resident Evil, który no jedynie to w sumie ma tyle wspólnego z grą, co w sumie chyba sam tytuł i trochę tam zombiaki, a reszta to po prostu czysta fantazja. Nie wiem, ja lubię jak się wykorzystuje te same motywy. Znaczy w sumie to zależy chyba, bo mi się Silent Hill też podobał, ale wydaje mi się, że też został zrobiony trochę lepiej, plus jakby mi się gra też fabularnie średnio podobała, w sensie ta fabuła moim zdaniem nie była najlepsza i jakby jak musiałam ją drugi raz oglądać w filmie, to jakby dostałam taki cios w plecy, nie? Bo mi się to nie podobało i teraz drugi raz muszę to samo. No to grubo. No, także pod tym względem, bo Silent Hill miał świetną fabułę i jakby zarówno film, jak i sama gra, to był majstersztyk, tak. Nie? No to potwierdzam, ja jestem zakochany w ogóle w tym świecie Silent Hill. On jest strasznie ciężki, ten klimat. Odpychający momentami, ale no jednak dwójka dla mnie to jest... No, ideał dwójeczka była super. Dobra, ja się kręcę, muszę wiedzieć, co ja mam robić. Masz jakiś pomysł? Tak, ja strzeliłem w tę kulkę, obniżył ten poziom. No, a da się tam wejść w ogóle? Tak, ja już jestem w środku. Ej, bo ja nie wiem jak. Ale wiesz co, strzel, Ania, strzel w kulkę, przeskoczyłam. Obniżyła ci się platforma? No, ta jedna na tym klocku, ale ona przecież nie doskoczy na tym klocku. Doskoczy normalnie, bez problemu. Ale skąd, z ziemi? Nie, czy z góry. Z tego, z góry? Z góry. Musisz wejść drobiną na górę, później schodkami jeszcze wyżej, no i tam będziesz, staniesz na prostej platformy. No. Z tamtego poziomu, o Boże, dobra, ja jestem, nie powiem nie, co, no spokojnie. O, tutaj mam takie rozwidlenia. Dobra. No, ale tam bez problemu. Poradzisz. Ups, a co tu się zadziało? No, zawiesiłoby się. O nie. No. Kurczę. Ja zdążę dojść. No, zdążysz. Menedżer zadań. Halo, komputer. Nie. No, aż tak. Chyba to jednak nie był dobry pomysł, żeby renderować. Tak coś myślało. To co, zrobić cięcie? No, trzeba, bo wiesz, ja nic nie mogę z tym zrobić. Ja chyba będę musiał zrestartować. Tak, dotarłam przed drzwi. A tutaj jest jeszcze, a ten blok się nie da się... No, tam będziesz miała dźwignię, później będzie jeszcze jedna dźwignia. A tutaj co jest w sumie w boczku? I tam załapałam zwiechę. No dobra. Nie da się. Wracam do świata żywych. O, też dobra, Ej, może tu sekret jakiś znajdę, czekaj. Czy co? No, to wygląda jak sekret. Ej, wiesz co, nie, to nie chodzi o render. Tutaj coś się dzieje z tą grą, ona mi się zawiesza w tym samym momencie. Jezus. No, faktycznie. Staje mi w miejscu. Ale to jest dziwne. Nie, weź normalny pistolet. No jestem ciekawa, jak u ciebie będzie. No właśnie nie wiem, bo nie doszłam jakby tam, tylko skręciłam jeszcze na boczek i właśnie tutaj na boczku jest sekret. Ale wiesz, ja w ogóle nawet nie mogę zamknąć tej gry, ona jakoś tak mi się paskudnie zawiesza. Kurde. Jakby mi się udało, to najwyżej save'ać tam po tym momencie. No. Też nie wiem, czy to... Bardzo dziwne. Okay, wiesz co, ja tam... Powiem ci, ja wszedłem do tego pomieszczenia, tam co się otworzyły drzwi. Tam jest jedna dźwignia. Po tej dźwigni kolejna się otwiera i jakby ta dźwignia się przesuwa do tyłu, udostępniając nam dwa przejścia. Jedne po lewej masz na kuckach, a drugie takie normalne. I ja przeszedłem na kuckach i w tym momencie, jak jestem na kucanym, zawiesza mi się. No to jestem i przede mną jest dźwignia. No i mam taki obraz. No i kompletnie, i znowu muszę zresetować komputer, słuchaj. Bo ja nie jestem w stanie nic zrobić. No, to jest dziwne. No to niestety znowu stracimy łączność. Dobrze. Zaraz będę. Okay. Dobra, jestem. To ja nawet tam nie wchodzę w takim układzie. Ja na razie właśnie przyciągnęłam tą jedną dźwignię i mówisz, że kucane wchodziłaś, tak? Tak. I tam właśnie mi się obraz otrzymuje. O, faktycznie. Mi też. O, O, no dobra. To... Serio? Nie skończymy... O, czekaj. A wiem! Wiesz, czemu się zatrzymuję? Nie. Bo powinien ci się pojawić obrazek, ale nie ma tego obrazka, więc musisz po prostu kliknąć escape i powinno się odciąć. Co ty gadasz? A... Nie klikałeś escape? Nie, nie. To spróbuj. Bo mi się wydaje, że to jest to i tu powinien, wiesz, być jakiś obrazek. Zazwyczaj niestety się te obrazki czasami nie nagrywają, więc wiesz. Tylko się zastanawiam, co na tym obrazku było. Czekaj. A... Masz rację. Ale głupie. No, to jest głupie. Bo to było na samym początku też z tym obrazkiem. New skill acquired, to chyba jest to, że... O matko, let's jump when I'm hanging from a ledge, just press the jump button and I jump up to grab whatever is above me. Czyli będzie chyba działało skakanie jakby z krawędzi wyżej i skakanie z drabinki, kiedy jakby trzymam się drabinki, musisz kliknąć sprint i ona wtedy odskoczy i chwyci się jakby cokolwiek będzie za nią. Czyli innymi słowy, tutaj jakaś jest jakiś nowy ruch. Tak. Lary. I to ten nowy ruch musi być w tym momencie tylko. Ale no dziwnie. Sobie, ja poszedłem tam na górę. Dobra, ja sobie tu kliknęłam tą dźwignię, ale ona zapaliła ogień. To jest bez sensu. Dokładnie. No, dokładnie. Tu nic więcej nie widzę tam na górze. Na górze masz apteczkę jedynie. W dziurce. Widzę kolejną... Boże. Ale to na górze to było... Gdzie na górze? Wiesz co, jak masz to rozwidlenie przy wajsze. Tam dobra, gdzieś masz nakucki. Tam... Aha, ona teraz sama idzie w ogóle. A dobra, a ja to odciągnę. Dobra, odciągnąłem tą wajchę. Aha, to tam się ogień za to pojawił. Super, no, są jakieś wybuchy. A tu jest wajcha. It's some sort of mine. Aha. Są jakieś miny. Świetnie, po prostu. Trafiłam do jakiegoś zaminowanego pola. Dobra, wiesz co, ja zrobiłem coś innego. Mhm. Ja nie ruszałem w ogóle tej wajchy i wskoczyłem tam, gdzie się palił ten ogień. Aha, no ale to chyba tutaj jesteś w takim razie. Znaczy... Wiesz co, bo tu animacja, ona, wiesz, sama wrzuciła flarę. Tak, wrzuciła flarę i właśnie wybuchy i coś tam, coś tam. It's some sort of mine. Dobra. No. To tak jakby z innego miejsca tu przyszedłeś. No właśnie z tego miejsca, tam gdzie była ta dźwignia z tym ogniem. No to ja nie wiem, z którego ty przyszłaś. Nie wiem. Znaczy, no też przez tę dźwignię chyba. To nie wiem. Bo ty wziąłeś jeszcze jakąś apteczkę, której ja nie wzięłam. Tak. Ale to, tam, gdzie... to już najwyżej olać, nie wiem. Na razie mi się nie chce tam wracać za nic bardzo. Nic takiego nie było. O Boże. Co tu są za rzeczy w ogóle? Aha, tu są jeszcze jakieś amunicje. No, sporo rzeczy. Sporo fantów. Skorpiony miałaś? Skorpiony tak, 2? Tak, skorpiony miałam, no. Tutaj to przyciski, czy nie? Wygląda jakby, nie wiem, albo się miało czegoś użyć, albo coś, nie wiem. Nie, nic mi nie mówi, nic się nie dzieje. Aha, tu są jakieś liny. Co, ona może się tej liny chwycić? No, jest lina. Chyba nie. Nie, tutaj są przy kolumnach takie platformy. Na nie trzeba wskakiwać wyżej. Ale to malutkie strasznie. Ale daje radę. Ach, skoczyło mi się. Dobra. A tutaj? W sumie to ja nie wiem, po co jest ta jedna lina. Ta druga to ewidentnie widać, że można się po niej... No właśnie, też nie do końca. Po niej chodzić. A tutaj co? Tutaj można łazić, ale... Tam jest jakieś przejście takie jakby... No, no jest, widzę. Kratkę. Jakby niżej... A, dobra, coś mi się otworzyło. Aha, faktycznie. Dobra, to można rękę wepchnąć. Aha. A, i tutaj się winda taka jakby, ta platforma podnosi. No. Dobra, i co? Schodzimy. Wyjdę tędy. No dobra, i co? No znowu na górę? Chyba tak. No nie wiem, ja schodzę. Nie wiem, czy jest sens. Znaczy, no bo ta winda się podniosła tam. No, ale to chyba musimy zejść mimo wszystko. Żeby od nowa. Tak, żeby od nowa mi chodziło, tak. Aha. A tutaj? To jest sekret, czy nie? Nie. No dobra, to sobie tutaj troszeczkę poskoczymy. Wspomniałaś też o tym, że niekoniecznie ten Tomb Raider jest Vikander. Dla ciebie ta Alicja Vikander to nie jest za bardzo aktorka nadająca się na Larę, tak? I nie tylko na Larę. No, nie bardzo. Mhm. Nie przepadam za nią. Delikatnie mówiąc. Okej. Ja z kolei powiem ci, że jest jeden film, który ja po prostu uwielbiam. Ja sobie zacząłem ją poznawać dzięki temu filmowi, ale chciałbym poznać twoje zdanie na temat, jakie ty oglądałaś filmy z nią, że nie za bardzo przekonała cię do siebie. To znaczy jednego tytułu nie pamiętam, ale... Ale jeden, który oglądałam, to była ta Tulipanowa Gorączka. Nie wiem, czy kojarzysz? Nie, w ogóle. To jest taki trochę romantyczny film stylizowany na dawne czasy, tylko że trochę nie dla mnie, bo znudził mnie tak bardzo, że nie dooglądałam go do końca nawet. A drugi film znowu był na podstawie książki. To pamiętam, że małżeństwo było małżeństwo, facet pracował jako latarnik, oni żyli na wyspie i oni znaleźli dziecko i ona sobie przywłaszczyła to dziecko i jakby nie szukali prawdziwych rodziców, tylko właśnie ona chciała je wychować, bo oni nie mogli mieć własnych dzieci. I ona uważała to za jakby takie, no, zesłanie Boga, nie? Coś takiego i też strasznie taki ciężki film trochę i taki, no jego już obejrzałam do końca, ale no, nie wiem. I tak ciężko mi się oglądało i nie do końca mi się podobał. Książki nie czytałam, więc no nie wiem jak było względem książki. No jeśli chodzi o samo aktorstwo Alicii, ja nie znam się na tym aż tak dobrze, żeby oceniać takie rzeczy zazwyczaj, ale no po prostu akurat te filmy, które z nią widziałam, były takie słabe, takie no nie dla mnie i które były strasznie ciężkie w odbiorze. Nie wiem, czy z inną aktorką byłoby lepiej, trudno mi to powiedzieć, ale no w tym wypadku akurat się trochę zraziłam. No jasne. No to możliwe, bo ja w ogóle nawet nie kojarzę tych historii, o których ty wspominasz. No to ja zupełnie inne filmy oglądałem. Okay. Wiesz co, jeden, ja nie pamiętam tytułu, ale wiem, że ona jakieś miała męża, który w pewnym momencie odkrył, że pasują mu sukienki, że jakby był, nie wiem, transwestytą. Ale to też taki stylizowane na takie dawne czasy i on też jakiś taki, nie wiem, znany, doceniany ten film. Znaczy no Tulipanowa Gorączka też była bardzo doceniana. Oscarową obsadą. Ale on jakoś tak, nie wiesz, na mnie nie wpłynął ten film, tylko po prostu pamiętam ją z tego filmu, a drugi, to dla mnie to jest totalny hit i od niego ja w ogóle poznałem Vikander. Jak później zobaczyłem, że ona będzie w Tomb Raiderze, pomyślałem, aha, to będzie dobre, to będzie dobre. No nie do końca było dobre, ale to już mniejsza z tym. Natomiast ten film, który ja serdecznie naprawdę tobie polecam i mam nadzieję, że zmienisz zdanie o niej, to jest Ex Machina. Aha. Coś mi się kojarzy, ale... Przepiękny, mądry film, taki futurystyczny. Ona jest robotem, który został stworzony przez jakiegoś naukowca i zupełnie, totalnie odizolowani są od świata zewnętrznego. I on zaprasza swojego studenta do tej posiadłości, aby przetestować jej inteligencję, sztuczną inteligencję, na ile ona wpłynie na tego studenta i odwrotnie. Ale słuchaj, to jest totalna miazga, co tam się dzieje. Zakończenie jest absolutnie dla mnie w pełni satysfakcjonujące i aż czekam na kontynuację, której chyba prawdopodobnie nie będzie, ale dla mnie to jest numer 1 z Alicją Vikander. Okej, brzmi ciekawie. No, ale to jest naprawdę bardzo ciekawy film. Inteligentne kino. Pamiętajcie Ex Machina. Jestem w ogóle ciekaw, czy wy oglądaliście, czy wam też tak się podoba jak mnie. No dla mnie to jest ścisła czołówka moich ulubionych filmów. No, więc serdecznie cię, Aniu, polecam. Wiesz, w minę ciebie tutaj nie wpycham, ale mam nadzieję, że chociaż troszeczkę zmienisz zdanie o tej aktorce, bo tutaj ona totalnie dała radę, totalnie. Dobra, gdzie jesteś? Kurczę. Bo jestem gdzieś tam na górze, gdzie są płomienie 2. Też jestem na górze, też jestem w tym podpalony. Miejscu i ja nie mam pojęcia w ogóle, co robić. No, ja właśnie spłonąłem w tym momencie. Właśnie chyba tu... Nie wiem, tutaj to chyba nie. Wydaje mi się, że chyba tutaj znowu musimy coś podwyższyć. Tutaj jest coś jeszcze z boku. Aha, on przez to przenikał. Aha, tu jest winda w ogóle. What the fuck? Winda? Gdzie masz windę? Właśnie nie wiem, ciężko to wytłumaczyć. Ja wydaje mi się, że wiesz co, chyba musimy tam, gdzie są te płonące przyciski, tam szybko je... No właśnie, to chyba nie jest przycisk, bo ja no dobra, tego tak. Klikam i nic się nie dzieje, nie? No właśnie widzę, że nie. Tu są jeszcze te kratki takie, ale tam widzę taką wyrwę po boku. Wiesz co, ale właśnie... Nią się dostałem tutaj, wiesz? Aha, a nie, to ja przeskoczyłam jakby na drabinkę z... No w sumie też, to jest drugie... Tak, to jest drugie przejście. A to widzę w ogóle apteczkę. Niżej. No to, ale jesteśmy w tym samym miejscu, na szczęście. Tylko że... Nie wiadomo, co robić dalej. Nie mam pojęcia, co robić. Ale takie trudniejsze pytanie, a czy wiesz co, ja nie wiem, czy trudne, bo w sumie ja sobie nie wyobrażam Alicji Vikander jako Lary w tych klasycznych Tomb Raiderach. Dla mnie ona w ogóle by nie pasowała. No tak, jedyne co, to mogę się zgodzić, że Alicja akurat pasuje pod tym względem do tych nowych Tomb Raiderów, w sensie, no wpasowała się, czy tam wyglądowo, czy ogólnie sprawnościowo, bo no... Oj, Jezus. Jednak klasyczna Lara była dosyć mocno przerysowana, a te nowsze Tomb Raidery się skupiały bardziej na takim naturalnym wyglądzie, to można powiedzieć, że się wpasowała. Czyżbym tutaj? Nie, ona przenika przez to. Wiesz co, odkryłem tę śmieszną windę, ona jest strasznie dziwna. No właśnie, tylko tak śmiesznie ona przez nią przenika, nie wiem, co się tam dzieje. żeby tam się wyżej dostać. O co chodzi? Wiesz co, pod tymi płomieniami, tam gdzie jest ta drabina, ja mam zamknięte przejście, no, za którym też są płomienie. Nie wiem, tu mówili o tych nowych ruchach, ale ja nie mam pojęcia, gdzie można je wykorzystać w ogóle. Mhm. Aha, dobra, to już wiem, nowy ruch. Czekaj, zaraz sprawdzę to. Czy to może tutaj? Tak, tutaj, okej. Okay. Wiesz co, tam gdzie są te płomienie, te dwa płomienie, to wykorzysta ten nowy ruch i ona wskoczy wyżej. Aha, okej. Okay. Dobra, to już lecę. To teraz porozmawiamy o czymś przyjemnym. Najmilszym z najmilszych. Dlaczego lubisz Tomb Raider z Angeliną Jolie, ten pierwszy film? Tak bardzo. O matko. Tutaj możemy popłynąć. Moja też, dla mnie to jest najlepsza część. Tak. Znaczy no przede wszystkim sama Angelina mi strasznie pasowała. To jest jedyna aktorka, która po prostu tak idealnie mi się wpasowała w pozycję Lary i w ogóle... To, że ona była taka wysportowana, że ćwiczyła tak mocno do tej roli, że w ogóle, nie wiem, ona sama jest trochę jakby przerysowana jako osoba, więc jakby, no nie wiem, to tak... Aha, bo to tak... No takie idealne ucieleśnienie. Tak, nie? Takie idealne ucieleśnienie. Oprócz tego, no kurczę, no grobowce, jakieś tam mieszanie się światów tego właśnie fantastycznego z tym realnym. Zagadki, zbieranie tych artefaktów różnego rodzaju. Jakby wszystko, co kochałam w Tomb Raiderze, to jakby pokazali mi w tym filmie, nie? Tak idealnie się to wszystko składało. No jasne, fabuła mogłaby być lepsza, bo jest jakby taka dosyć prosto linijna, jednak no nie wiem, też może być... Zresztą jest bardzo dużo filmów przygodowych, które nie wychodzą niestety i nie są tak dobre, jakbyśmy chcieli. I zazwyczaj jest ich bardzo mało. Także cieszę się tym, co mam. No, można dokładnie powiedzieć. Że no, wszystko tam było super, ale ogólnie jakby zrobili też tego Tomb Raidera trochę bardziej jak Skarb Narodów, nie wiem, czy widziałeś? Tak, z Nicolasem Cage'em. Tak, to tam to w ogóle był ideał. Wszystkie te zagadki, elementy otoczenia, jakieś tam rzeczy, które oni zwiedzali, jakby... Plus sam ten skarb, no to kurczę, to było takie jakby też dla mnie ucieleśnienie Tomb Raidera, nie? Więc no, to są tak jakby jeszcze dopracowali to, co pokazali w tym pierwszym filmie, no to byłoby tak idealnie dla mnie. No, dokładnie. W ogóle dla mnie, wiesz co, ten pierwszy film to on takim bardziej wideoklipem jest. Właśnie on zawiera w sobie to, co jest najfajniejsze w grach. Bo nawet, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, nawet wiesz, w drugiej części te wstawki filmowe, one po prostu taką formą wideoklipu. Czy nawet w jedynce, wiesz, że ona nagle... Wchodzi na windę, strzela w tę żyłkę, gdzieś tam lata i tak dalej, więc na takiej samej zasadzie takie, wiesz, absurdalne, wiesz, takie karkołomne rzeczy, których raczej zwykły śmiertelnik nie zrobi, takie rzeczy też są w tym filmie i to mi się bardzo podobało. No tak, to prawda. No i dlatego, ja wiem, że ona nie jest jakaś, nie wiem, idealna ta produkcja, ale dla mnie ona jest idealna, bo... No właśnie. Ona ma w sobie właśnie to, co ja najbardziej sobie cenię w tych naszych grach. Natomiast Alicia Vikander, on mi się ten film podoba. Podoba mi się, ale tylko właśnie dlatego, że to jest Lara mimo wszystko po prostu. Kurczę, nie wiem jak to zrobić, bo tam widzę tą drabinkę wyżej. A tutaj jest, dobra. No ja tam wcisnęłam jakiś przycisk ogólnie. Tak. Coś się zatrzęsło. I ja wracam tą długą drabiną, jeszcze wyżej, wiesz? Ale, znaczy, no bo tam była drabinka jeszcze. W sensie przy tym przycisku, nie? No, ale ona ciebie prowadzi do powrotu. A ja idę jeszcze wyżej. A tam się da w ogóle wyżej? Tak, da się. Aha, okej. Czyli ja wracam tą dużą drabiną. No, rozumiem. Zobaczymy. No, tylko że to jest faktycznie ciężkie. O, kurde, taki banana jump tu się przydał. No. Jak to zrobić? A, tu tak, kurczę. Dobra, bez problemu. A, tu mamy kostka jeszcze. Proszę, proszę. Jeszcze w drugiej części to w ogóle Lara się tak jeszcze bardziej popisywała niż w pierwszej, mam wrażenie. jak były te pierwsze elementy jakieś tam z tym... Boże, z tym motorem na wodzie. Nie wiem, jak to się nazywa. Skuterem. Skuter no. Wodny. No. Ale czegoś mi zabrakło w tej dwójce. Było wszystkiego więcej, ale coś tak... Było fajne, bardzo mi się podobało, ale jednak jedynka była lepsza dla mnie. Tak. I fajnie, że w ogóle tam ten... Bryce był, który jakby udawał Zipa. Tak. Jezus, Boga, umarłam, kurde. Wszystko od nowa? O Boże, wszystko od nowa. To jest ja nie zapisuję. Mnóstwo rzeczy jest, słuchaj. A tu kulka jest do zestrzelenia, dobra. Dobra, co to dało? I tam elementy jakieś komediowe, w ogóle też mi tak to nawiązywało potem trochę do legendy i w ogóle do tych Tomb Raiderów późniejszych, które też miały mnóstwo takich humorystycznych wstawek. Jezu, te dialogi były tak świetnie napisane. Prawda. Jakby nie można być ciągle poważnym w tych filmach, no. Halo. Czy Lara jest poważna? Powiedz mi. No. Ona nie do końca jest poważna. Ona, wiesz, jest taka... Ona jest ironiczna. Ma taki swój angielski humor. No. Nie do końca może zrozumiały. Ale ona nie jest śmiertelnie poważna. No natomiast ta nowa Lara, ona jest właśnie taka za poważna, co nie? No właśnie, tego mi też brakuje. Jak mam skoczyć z tej drabinki tam wyżej? Aha, dobra, tym sprintem. Odwrotnie. Wiesz co, spójrz na... Jak wejdziesz tam na samą górę, to odwróć się i tam będziesz miała znowu taki malutki fragment kolejnej drabiny. Jezus, czekaj. Znaczy, ja już weszłam chyba tutaj na samą górę. Tu miałam drabinkę taką z przerwą. I teraz weszłam wyżej. Słuchaj, ta lina... Słuchaj, ta lina to nie jest na wchodzenie, tylko po prostu na takie zwisanie. Takie ona się kołysze na tej linie. Aha. Dobra, a gdzie ty masz tą kulkę tutaj? A tutaj, dobra, widzę. Już. Tak? No to dobrze. Skoczy z tej perspektywy. I co teraz? To jest ciekawe. Ja tam widzę niżej jakiś przycisk, który można wcisnąć. A tu jest kolejna, kurczę, to są dwie kulki, słuchaj, O matko. Ale... Skrzaniłem teraz sprawę, ja muszę się cofnąć. Otworzyłam tym przyciskiem bramkę z tym ogniem. O nie! To jest gówniany szkielet. No, to jesteś tam w sumie prawie gdzie ja. Spadaj, głupi szkielecie, ja pierniczę. Się zestresowałam. No właśnie, tu jest druga. A tam druga. Jest no, faktycznie tak... ta kulka druga. I są dwie, no są koło siebie. Mhm. Dobra, no i tego mi brakowało i tu się przesuwa. Okej, no, dobra, tu już wiem o co chodzi. A, no, śmiesznie ta linka się przesuwa. No. No dobra. Ale powiedz mi, czekasz na tą drugą część tego filmu? Pójdziesz do kina na przykład? Czy powiesz, że nie, bo to Vikander, to znowu ta sama Lara, dajże spokój. To znaczy... Trochę mnie kusi i w sumie jakbym miała wydać na to pieniądze tak realnie, bo teraz mam kartę taką do kina. W sumie już kiedyś miałam, tylko nie przez pandemię nie korzystałam. I mam taką kartę, że mogę chodzić na filmy ile chcę do danego kina i jakby płacę raz na miesiąc, nie? Więc jakbym miała taki bilet za to zapłacić typu 25 zł, czy tam 30, nie wiem ile teraz już te bilety do kina kosztują, to bym nie poszła. To bym obejrzała w domu ewentualnie, gdyby mnie aż tak ciekawiło, co oni tam jeszcze wymyślili. Ale tak to myślę, że pójdę no właśnie z ciekawości zobaczyć, co oni tam wykminili, czy nadal mi się nie podoba. I ewentualnie sobie ponarzekać, czy coś. Dobra, dobra. No. Dobra, już się otworzyło coś tam. Czekaj, bo ja teraz wyszłam jakimś kucanym. I teraz ja już nie wiem, gdzie ja jestem. Ten przycisk przycisnęłaś, tak? Tam tak, na samej górze? Tak, przycisnęłam. I teraz gdzieś trzeba pewnie zejść. Nie, spadłam. Nie zapisałam no, oczywiście. Ja też, chyba. Coś ja nie wiem, czego nie zapisuję. Dobra, bo ja wziąłem tu jakieś te amunicje. A gdzie to się przesunęło w ogóle? Wiesz co, bo ja tam widziałem gdzieś tam na samym dole takie właśnie przejście z ogniem i ono było... zablokowane, ale to ja nie wiem, czy to konkretnie to jest to, bo podobne, ale nie do końca. Nie, tu jest zamknięte. Nie wiem, gdzie to mogło być. A tutaj? Tu jeszcze jakiś przycisk mam? Nawet nie pamiętam, czy to przyciskałem, czy nie. Ej, tutaj też kolejny przycisk. Dobra, słuchaj. Teraz przycisnąłem kolejny przycisk. I mi się właśnie ten... kostek obudził. Dobra, spadaj kostek. A to ty miałeś jakiś inny przycisk jeszcze. No wiesz co, tam na górze są dwa przyciski. Jeden wyżej, drugi poziom niżej. Wiesz? Ja ten poziom niżej właśnie... tam... ogarnęłam. Tu mam skorpiona. I flary. Kurde. Tu, wiesz co, tu jest bardzo dużo tych rzeczy. No. Znowu coś odkryłem, kolejne. Jakbyśmy musieli tutaj coś włożyć. No, musimy jakiś kryształ włożyć. A tutaj. Tak, to widziałam ten kryształ po drodze, no. Ale kryształ czy miejsce, gdzie trzeba włożyć? Miejsce na ten kryształ, no i tutaj znowu przejście zamknięte ja mam, zakratowane. Obok tego. Tak, no. No, dużo. Tego przycisku jeszcze nie widzę, kurczę. Wiesz co, chyba mamy już nawet 40 minut. Aha, faktycznie, no. No, więc możemy pomalutku kończyć gdzieś tam, ale w jednym wspólnym miejscu. No, wiesz co, byłoby dobrze, gdybyśmy znaleźli miejsce, a chyba już mam to miejsce, które się nam otworzyło. Tylko ja tych przycisków jeszcze nie kliknęłam. Ja nie wiem, gdzie to jest w ogóle. Tak, wiesz co, to jest to. Wiesz, Aniu, wiesz co, to miejsce, gdzie nam się otworzyło, ja skoczyłem z tego miejsca, gdzie jest ten dziwny przycisk, czy miejsce na kryształ. I jak wstaniesz tam, gdzie jest przepaść, to zobaczysz takie te dwie kolumny i pomiędzy nimi jest droga. I z tego balkonu można bez problemu wskoczyć. Nie wiem, czy w jakiś taki sensowny sposób ci powiedziałem. To w sensie nie wchodziłeś na górę bardziej? Nie. Wiesz co, tam gdzie ja powiedziałem, że jest, odkryłem to miejsce, gdzie można włożyć jakiś kryształ. No. No i z tamtego miejsca stanąłem nad przepaścią, tą główną, i po prawej stronie takie dwie kolumny i pomiędzy nimi jest droga, to wyjście, i ono nam się otworzyło. Aha. No ale to okay. Nie wiem, gdzie miałeś te inne przyciski w takim razie z tego. Ja ale wiesz co, dobra, ale to niewiele mi to dało, bo tam jest zablokowane dalej. Aha. No i tak nie wiem, jak tam zajść za bardzo. No wiesz co, ja przeskoczyłem z jednego balkona ten drugi. A Boże, ciągle spadam. 5 lat później, nie wiem gdzie jestem. Dobra. Nie, tu jest od groma tego wszystkiego. Dobra, wiesz co, wydaje mi się, że tak czy siak musimy zejść. Jeszcze bardziej zejść, bo tam się kolejne nam otworzyło przejście, o którym wcześniej wspominałem, że tam jest ogień. I myślę, że... Tak, tak, tam będzie najsensowniej. Strasznie to pokomplikowane, no. No, wiesz co, tak, tutaj będę na ciebie czekał, wiesz gdzie? Tam, gdzie były te dwa ognie, które nas podpalały. Tam już ogni nie ma i jest drabinka na dół, pod tymi ogniami. I ja tam jestem na tym balkonie i tam się nam droga otworzyła. Czekaj, bo jestem skupiona. Mhm. Próbuję zejść na dół najpierw. I teraz... No, dokładnie, wiesz co, i to jest to miejsce. Tak, i mamy filmik, i tutaj mi się filmik włączył. I to ewidentnie kończymy, bo to jest nowa jakaś historia. Ja muszę tam dojść. Dobra, ja dobra, to pomogę ci, pomogę ci. Jesteś tej głównej, tam, czekaj, teraz tam gdzie my się wspinaliśmy, co nie? Teraz jestem w miejscu, gdzie są te takie kolce duże ze ścian, te ognie wtedy buchały, ale teraz nie buchają. Dokładnie. O, bardzo dobrze. I właśnie to jest to. I no. Tam, gdzie są te miejsca, tam gdzie ognie buchały, zejdź. Aha, to tam niżej, tam masz taką drabinkę, tak. I to jest ta malutka drabinka. Dobra. I zejdź tą drabinką i będziesz na balkonie i powinno być otwarte przejście. Jezus, ogień! Otwarte przejście jest, ale ogień mnie zjechał. No ja ognia nie miałem. Aha. Ciekawe. Ale ustąpił ci, czy cały czas się on właśnie cały czas płonie? Bo nie wiem teraz. Nie no, chyba ustąpi. Dobra, ustępuje. No. Dobra, i wejdziesz, to się włączy filmik. I tak mnie podpaliło. Aha, nie wierzę! To po prostu... Tam na sprincie powinnam. Zapiszę tutaj, Boże. I za później. No Lara, dajesz. Nie. Dobra, Boże. Kupi ogień. A, jeszcze tu jakieś... Dziadostwa latają. No, ten skorpion, co nie? Mhm. No. Ty mówisz, że zaraz cutscenka jakaś będzie. Tak, tak. No, muzyka taka ostra się włączy, no. Szybka. No i tutaj kończymy. Łamatko. Czy to za miejsce znowu? O, Jesus. No, ale to znaczy, że jest dobra droga. Dobrze zrobiliśmy. No, ale to spacakra, jeszcze tam zostawiliśmy ten klejnot, znaczy to miejsce na klejnot. No, ale tak, no ale pewnie tam będziemy wracać. Trzeba o tym pamiętać, kurczę. Mhm. A tu jest ten klejnot chyba. No widzisz. Pokazała cutscenka, o matko. Jest przy jakichś kołach z kolcami. Jezus. No. Brzmi hardkorowo. Dobrze, możemy kończyć. Dobra. Dobrze, to dziękujemy wam bardzo za obejrzenie. Zapraszamy oczywiście do kolejnych odcinków. Trzymajcie się cieplutko i pa pa. Pa pa, do zobaczenia, hej.